Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Ta Ewangelia jest bardzo niewygodna. Z reguły każda Ewangelia, którą czytamy albo słuchamy w Kościele, ma za zadanie wytrącić nas z pewnego status quo, w którym przebywamy. Wyciągnąć nas z naszej skorupy, z naszych przyzwyczajeń, z takiego ciepełka, w którym czujemy się bezpieczni, w którym dobrze o sobie myślimy, z takiej codzienności, w której jeśli dobrze się nam powodzi i wszystko się układa tak jak chcemy, czyli zgodnie z naszymi planami, to zapominamy o Panu Bogu. Jezus Chrystus w tej Ewangelii pokazuje nam sytuację, którą od czasów naszych przodków znamy jak trwoga to do Boga. To znaczy, idzie 10 chorych i proszą Jezusa, żeby zainterweniował. Nazywają Go mistrzem, to znaczy, że pokładają ufność w Jego umiejętnościach, wiedzą, że On może ich uzdrowić. I teraz Żydzi wierzyli, że choroba fizyczna jest tylko i wyłącznie pewną emanacją choroby duszy. To znaczy, jeżeli moja relacja z Panem Bogiem kuleje, to objawia się to w ten sposób, że wyskakują mi parchy na rękach albo na twarzy, tak? Albo moje ciało zaczyna gnić wtedy. Jest to symbol tego, że gnije moja dusza. Że to jest tylko zewnętrzny symbol tego, że w środku, w człowieku jest coś bardzo nie tak. Jestem powołany do tego, żeby codziennie wołać: Jezusie Chrystusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem. To jest ta sama sytuacja. Tymi samymi słowami ci trędowaci zwracają się do Jezusa, jak ślepiec spod Jerycha wołał do Jezusa. On wiedział, on słyszał o tym, że Jezus ma taką moc, że uzdrawia. I wołał go, darł się w niebogłosy. Uczniowie próbowali go uciszyć, ale on darł się wtedy jeszcze głośniej. I Jezus co zrobił? Uzdrowił go. Tutaj wśród tych 10 mamy tylko jednego, który się wrócił, żeby Jezusowi podziękować. Ile razy ja wracam do Jezusa, żeby mu podziękować? Że daje mi zdrowie, że ochrania moją rodzinę, że moja żona jeszcze ze mną nie zwariowała, że moje dzieci nie ćpają. A mogłyby, bo teraz w szkołach dzieją się różne rzeczy, że mnie na przykład nie trafiła cegła spadająca z dachu. Ja codziennie mam setki powodów do tego, żeby Jezusowi Chrystusowi dziękować za całe moje życie. I teraz jest pytanie, czy ja to robię, nie? Ja mam gdzieś takie głębokie poczucie tego, że ta modlitwa: Jezusie Mistrzu, ulituj się nade mną grzesznikiem, pionizuje moje życie. To znaczy, nadaje odpowiedni kierunek tej relacji, którą ja bym chciał mieć z Jezusem Chrystusem. To znaczy, ja jestem tu, Jezus Chrystus jest tam, głowa Kościoła mistyczna w niebie i ja wołam do Niego do góry, tak? A On patrzy na mnie i zsyła mi swojego Ducha Świętego z darami, ze wszystkimi tymi darami, których ja potrzebuję na codzienne życie. To znaczy, żebym mógł wstać z łóżka, żebym mógł pojechać do pracy, żebym miał siły do tego, żeby w tej pracy wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafię, żebym po powrocie z pracy nie wrzeszczał na dzieci, nie opędzał się od nich, tylko miał dla nich czas, zrozumienie,
znalazł dla nich chwilę, żeby z nimi porozmawiać o ich problemach, żeby w ich życiu odgrywać taką rolę, jaką w moim życiu odgrywa Bóg Ojciec. Żeby przeprowadzać ich przez to życie, żeby je chronić, żeby je wspomagać, żeby je pocieszać, wyciągać nad nimi swoją rękę w geście błogosławieństwa. Żeby te dzieci, jak dorosną, to pamiętały i miały możliwość traktować Boga Ojca jak swojego Ojca, żeby się Go nie bały. Nie? Ja nie mówię, że jestem ojcem idealnym. To bardzo bym chciał, żeby tak było. Natomiast wielokrotnie było właśnie tak, że ja traciłem cierpliwość do swoich dzieci, że zamiast uśmiechu na mojej twarzy widziały grymas zniechęcenia, słyszały mój krzyk. To są rzeczy trudne, nie? Ale wstaje kolejny dzień i mam kolejny powód do tego, żeby prosić Jezusa Chrystusa, żeby się nade mną ulitował. I to jest niesamowite, bo chciałbym siebie widzieć w obrazie tego Samarytanina, tego jednego, który wraca do Jezusa Chrystusa i głośno chwali i błogosławi Boga za to, co On zrobił w jego życiu, nie? Ale czasami mi się nie chce. Więc to, co jest zawarte w tej Ewangelii, jest dla mnie bardzo niewygodne. To jest taki oścień, taka szpila, którą Pan Bóg wbija mi w tyłek i przywołuje mnie do porządku, nie? Masz być tym Samarytaninem. Co ciekawe, jedyny, który się wrócił i odwdzięczył, to jest Samarytanin, czyli ktoś, kto jest wykluczony ze społeczności Izraela. Nie? Więc Pan Jezus też pokazuje pewną rzecz, że im bardziej jesteś człowiekiem, który jest wyrzucony gdzieś na margines, nie wiem, czy narkoman, prostytutka, handlarz narkotykami, złodziej, pedofil, to jest... Oni wszyscy są w tym Samarytaninie ukryci. To jest przesłanie dla nas na teraz, na XXI wiek, że ludzie, którzy mają wszystko, mają samochody, mega wielkie telewizory, bardzo fajne, wykończone domy, hektarowe ogrody, prosperujące przedsiębiorstwa, że oni rzadko kiedy Panu Bogu okazują wdzięczność. Często zdarza się to tak, że myślą, że te wszystkie bogactwa zdobyli dzięki swojej ciężkiej pracy. Oczywiście mają rację, nie? Ale gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Jeżeli tego Boga nie szukamy, jeżeli do Niego nie wracamy, jeżeli Go nie błogosławimy, to wtedy te wszystkie dobre rzeczy, które On czyni w naszym życiu, mogą zniknąć, tak? To uzdrowienie może się okazać chwilowe. To znaczy, że ja na powrót, tak jak wspomniany też w Biblii w innym miejscu, pies, który wraca do swoich własnych żygowin, z powrotem zaczynam robić te same głupie rzeczy, które robiłem wcześniej i znowu zapadam na tą chorobę duszy, która skutkuje chorobą mojego ciała. Tylko sytuacja, w której utrzymuję stały kontakt z Jezusem Chrystusem, który jest jedynym dawcą życia, gwarantuje to, że ja to zdrowie duszy zachowam.